Otwieram 10. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Nowe Ostrowy. Witam serdecznie. Wójta Gminy Nowe Ostrowy, pana Zdzisława Kostrzewę. Witam skarbnika gminy, panią Małgorzatę Sołtysińską. Witam radnych Rady Gminy Nowe Ostrowy. Witam radcę prawnego Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, panią Magdalenę Wójkowską-Andrzeja. I witam pracowników Urzędu Gminy. Stwierdzam, że na 15 radnych Rady Gminy na dzisiejszej sesji zgodnie z listą obecności obecnych jest 14 radnych. Stwierdzam, że sesja jest prawomocna i może podejmować uchwały. Szanowny Rado, dzisiejsza sesja została zwołana na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy na wniosek wójta gminy Nowe Ostrowy Zdzisława Kostrzewy. Wniosek taki wpłynął do 19 lipca 2019 roku na moje ręce. Nie będę go odczytywał, jest do wglądu, jakby był ktoś zainteresowany. Szanowna Rado, proponowany porządek każdy z państwa otrzymał wraz z zaproszeniem na dzisiejsze posiedzenie. Proszę pozwolić, że go odczytam. Pierwsze, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Drugie, przyjęcie porządku. Trzecie, przyjęcie protokołu z 9 sesji Rady Gminy Nowe Ostrowy. Czwarte, interpelacje i zapytania. Piąte, podjęcie uchwał w sprawach. A. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nowe Ostrowy. B. Dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok. C. Wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowe Ostrowy na lata 2019-2022. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 7. Wolne wnioski i informacje. 8. Zakończenie obrad. Czy do przedstawionego projektu porządku państwo mają uwagi lub inne propozycje? Jeżeli nie ma uwag, punkt pierwszy i drugi porządku uważam za zrealizowany. Otwieram punkt trzeci porządku. Szanowni radni, protokół numer 9/6/2019 z sesji Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 2019 roku był ułożony do wglądu zainteresowanym w Biurze Rady Gminy. Był także włożony do wglądu przed obradami. Państwo radni mieli możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Czy do protokołu sesji państwo radni mają uwagi lub zapytania? Jeżeli nie ma uwag, to proszę o jego przegłosowanie. Dobrze, stwierdzam kworum, przystępujemy do głosowania. Proszę o uruchomienie głosowania w przedmiotowej sprawie. Widzę, że wszyscy radni zakończyli głosowanie. Stwierdzam, że protokół sesji został przyjęty 14 głosami za, głosów przeciwnych, wstrzymujących się od głosowania nie było. Zamykam punkt trzeci obrad. Otwieram punkt czwarty porządku. Proszę radnych o zgłaszanie interpelacji i zapytań. W związku z tym, że nie ma, zamykam punkt czwarty obrad, otwieram punkt piąty sesji. Podpunkt A. Czy do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nowe Ostrowy radni mają uwagi lub zapytania? Informuję, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję do Spraw Budżetu, Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy Nowe Ostrowy. Jeśli nie ma uwag, to proszę o przegłosowanie projektu uchwały.
Stwierdzam kworum, przystępujemy do głosowania. Proszę o uruchomienie głosowania w przedmiotowej sprawie. Dziękuję. Dziękuję. Widzę, że wszyscy radni zakończyli głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania nie było. Podpunkt B. Czy do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok radni mają wagi lub zapytania? Informuję, iż projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję do Spraw Budżetu, Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy Nowe Ostrowy. Jeśli nie ma uwag, to proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Stwierdzam kworum, przystępujemy do głosowania. Proszę o uruchomienie głosowania w przedmiotowej sprawie. Wszyscy radni zakończyli głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania nie było. Podpunkt C. Czy do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowostrowy na lata 2019-2022 radni mają wagi lub zapytania? Informuję, iż projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję do Spraw Budżetu, Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy Nowe Ostrowy. Jeśli nie ma uwag, to proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Stwierdzam kworum, przystępujemy do głosowania. Wszyscy radni zakończyli głosowanie. Wszyscy. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania nie było. Zamykam punkt 5 sesji. Otwieram punkt 6 sesji. Proszę wójta gminy Zdzisława Kostrzewa o udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania. Nie było takich, w związku z tym zamykam punkt 6 obrad. Otwieram punkt 7 porządku. Proszę zebranych o zgłaszanie wolnych wniosków. Rozmawialiśmy na komisji, no może ktoś jeszcze coś ma. Tylko. Bo już od kilku sesji mamy ten punkt, prawda, niewykorzystany o interpelacjach. Prawda? Bo to wychodzi, że na piśmie i tak dalej. Czy nie byłoby można przenieść tego punktu do wolnych wniosków? Ale może zawsze poruszać oczywiście te sprawy, ale zgodnie z teraz ze statutem trzeba te musi być to zgłoszone na piśmie. No. Musi być na piśmie. Właśnie tak. I tu zauważyłem, że już od paru sesji nie mamy żadnego na piśmie zgłoszenia. No, dziękuję. Dziękuję. Czyli nie ma spraw. Dobrze, w takim razie zamykam punkt 7 porządku. Przechodzimy do punktu 8 obrad. Wobec realizowanego porządku zamykam 10. sesję Rady Gminy Nowostrowy. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie i uczestnictwo w posiedzeniu.